gramy w klubie pod amfiteatrem, gdzie tymczasowo wszystkie działania i wydarzenia związane z klubem filmowym Klaps również mają miejsce. Cieszymy się, że Państwo jesteście z nami tak liczni, bo wydarzenie jest również dla nas niezwykłe. Można by było mówić o nim bardzo długo, ale że wszyscy doskonale go znacie, to powiemy bardzo krótko. Jan Dzida! Zapraszamy pana Janka tutaj do nas. Fantastycznie się złożyło. Kolejna wystawa autorstwa pana Jana, którą przygotował i chce się z nami tutaj podzielić, czyli pejzaż i portret, po prostu fotografia. I która to już z kolei jest wystawa, twoja fotografia? To pytanie jest dość trudne, bo miałem okres spowolnienia, bo trochę ciszy twórczej w zakresie fotografii. Mój dorobek wcześniejszy koncentrował się głównie na filmach, wiele z nich zrobionych razem z Franciszkiem, szczególnie lata 70., 80. Potem miałem pewne wyciszenie, aczkolwiek cały czas jestem obecny w klubie. Teraz, gdy mam trochę więcej czasu, z racji już, że tak powiem, ograniczenia z działalności zawodowej, wracam do tej działalności i to jest wystawa po tym, nazwijmy, obudzeniu się ponownym, czy odrodzeniu czwarta. Ja nie używam przetworzeń. Ja mało obrabiam zdjęcia, a niektórzy uważają, że to jest synonim pracy artystycznej, że dopiero jak on dołoży kontrastu, nie wiem, wyostrzy rysy, da obiektyw ostro rysujący czy coś. No, takich przerysowanych, przebarwionych zdjęć, może nie ze skręgów artystycznych, ale w tej chwili w internecie, na tapetach, na innych widzimy ogromną ilość, jak włączymy komputer. One są jednak fałszywe, nieprawdziwe. I dla mnie fotografia artystyczna również, a do takiej dążę, nie wiem, czy mi się udaje ją osiągnąć, to jest fotografia prosta, skromna, ale akt twórczy miał miejsce w momencie naciśnięcia na spust. To niczemu nie umniejsza, że to zdjęcie nie było godzinami obrabiane na komputerze. To, moim zdaniem, to jest zaleta. Zdjęcie jest trafione w punkt i zdarza mi się niektórych zdjęć w ogóle nie kadrować, nie poprawiać kadrowania, na przykład to zdjęcie. To jest klatka z aparatu, 100% klatka z aparatu. Więc akt twórczy występuje w dwóch miejscach. Raz w momencie kadrowania, ostrości, wszystkiego ustawienia aparatu i naciśnięcia spustu, a drugi raz akt twórczy to jest wybór z dziesiątków, setek, z tysięcy zdjęć, wybór jest też aktem twórczym. Ja wybieram to zdjęcie do pokazania. Jak czuję, że coś jest nośnego, to ja wykonuję 5-10 zdjęć w tym samym miejscu. I wybór jest właśnie tym aktem twórczym. Państwo macie taką aurę, taką przestrzeń, w której tutaj się znajdujemy, którą kojarzę z wieloma salami poważnych uczelni, w których bywa mi szczęście bywać. I czuję się tutaj tak w szkole filmowej, czy w Akademii Fotografii, w pracowniach. To ten klimat jest znakomity do tej ekspozycji, którą my oglądamy. Teraz te przestrzenie, które są tutaj przed nami, to są moje okolice, to są moje Łodygowice, Beskidy. To wszystko się tu zgadza, sprawdza i kusi mnie, żeby się też tu pokazać. Jest to taka sytuacja, że to jest takie miejsce, które ma swój klimat i swoją wartość. Nie zapominajmy o wspaniałym bracie, który jakby na pewno jakieś tam wpływy musiały być między Franciszkiem a Janem. Ja miałem tą przyjemność być prezentowany w APH, kiedy Fradek rozpoczyna prowadzić galerię 2.3.0. Przygotowanie jako filmowiec masz bardzo duże. Uczestniczyłeś praktycznie od początku istnienia klubu Klaps, bo od 1969 roku. Więc pytanie, czy fotografia jest dla ciebie tym priorytetem pierwszym, czy film był? Czy jest? Czy nadal będziesz może coś filmował? Ja myślę, że do filmu w jakimś szerszym zakresie nie wrócę, ponieważ no, trochę innego zespołu to wymaga, zupełnie również ludzkiego, większego rozmachu organizacyjnego i troszeczkę te rzeczy już mnie
no może i peszczą, czy nie czuję się w tym zakresie mieć dużych możliwości. Ale chcę powiedzieć tak, że film zostawił na mnie, czy wywarł na mnie ogromne piętno, ślad, ale rozumiem, że ja to odczuwam jako pozytywny właśnie, pozytywny odcisk. I to, że ja szukam w fotografii tyle naturalności, że w fotografii w zasadzie nie chcę przetwarzać, to wynika też z doświadczeń moich filmowych. Myśmy w tamtych latach początkowych i w ogóle jako filmowcy amatorzy właśnie zdjęć filmowych nigdy nie poprawiali, bo nie było w zasadzie możliwości takiej, nie było takiej możliwości. I do dzisiaj ja uważam, że dobre zdjęcie, również to pojedyncza klatka, stacjonarne zdjęcie, jest dobre albo złe bez jakiejkolwiek interwencji. Zdjęcie, tak jak ujęcie filmowe, powstaje w momencie realizacji. Filmowcy mają nawet takie powiedzenie, gdziekolwiek, czy jakąś akademię okolicznościową kręcą, czy inne wydarzenie, to ten operator i ta osoba mu towarzysząca w pewnym momencie mówią do siebie, mamy to, czyli, że coś się nagrało, coś charakterystycznego, coś swojskiego, coś oddającego klimat całej sprawy. Mamy to. I to mogą być 3 sekundy, 5 sekund, 15 sekund. Mamy to. I to samo w aparacie fotograficznym. Jak zrobię pstryk, to czasem czuję, że mam to, że coś się udało sfotografować.